Witajcie, Rostomili. Obiecał ostatnio, że coś ich powiem w temacie mojego bezuchu na Podlesiu. Już wiecie, że miałem tam ta kosztela w Augustowie. Wejrzyjcie tam sobie na Facebooku, który tam urzęduje. W mojej relacji z dzisiaj są fotki ze Augustowa. Jest i odniesienie do augustowskich nocy, bo tam chyba z dwa bildy z zachodu słońca. Richtig gryfne miejsce, tam się idzie piwko napić na knajpie i oglądać, jak słońce zachodzi, albo iść na molo i też to widzieć. Richtig to jest zjawisko bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Nakręcony jest tam też taki króciutki filmik, żeby pokazać, jako tam jest gryfna przyroda, jak tam są gryfne widoki, mimo że to nie ma tam jakichś wielkich gór, ale punkta widokowe są. Są tam też pokazane miejsca z Augustowa, o których na pewno większość z was wie, jak zum Beispiel ta w studzie dzienicznej, te sanktuarium. Jest tam bild, jest też bild, o którym ja na przykład nie wiedział. Się to nazywa Święte Miejsce nad rzeką Rozpudą. Ja jako młody Karlus Tamrzech dość bywał w tej okolicy, bo i na Mazurach, tam w tych Preußen i w Augustowie, na rzece Hańczy, kanale augustowskim, pływał kajakiem, też szlakiem biskupa Wojtyły, późniejszego papieża, też jako młody Karlus tam. Ale tam, co mnie tam interesowało, jakiś Augustów. Nie? Co mnie tam interesowało, że w Augustowie, jeśli większość to byli starozakonni Żydzi, że tam było getto. Tam też jest zdjęcie z tego, co zostało po cmentarzu żydowskim. Niewiela, pora macew. Jest tam też zdjęcie takiej zabudowy, jako tam jeśli przeważała. Bo dzisiaj słyszę, to nie, bo dzisiaj tam są fajne kurorty, tam są gryfne hotele, pensjonaty. Naprawdę jest co poodwiedzać, jest jakaś dobrze zjeść, świeża rybka, smakowite jodło. Ale zaskoczyła mnie jedna rzecz, o której ja na pewno nie wiedział i większość z was na pewno nie słyszeli nawet, że coś takiego jest. Są trzy ich nazwy, to jest takie, taki, no Verein, ciężko powiedzieć, mniejszość kulturowo i narodowo na terenie Polski, o której mało kto co wie. Nazywają się staroobrzędowcy, bezpopowcy albo starowiercy. Skąd oni się tam wzięli? Ano wzięli się z Rosji. Bez tego, że ta mniejszość narodowa, bo rosyjską. Cytli oni, no bo tak, trzeba powiedzieć, że ich założyciela i tak główno hierarcha tamtych, ten, zostali uznani przez Kościół prawosławny za heretyków. No i spolili we Wielki Piątek w 1600, że muszę się to wejść, żeby nie powiedzieć tego, w 1682, czyli jakieś 30 lat jak powstali, to potem ich zaczęli tak prześladować, że oni się musieli ukrywać po lasach w Rosji, a część z nich cytła do Rzeczypospolitej Polski, bo wtedy Rzeczpospolita Polska rzeczywiście była Rzeczpospolitą wszystkich, którzy tam mieszkali. Nie było jakiegoś tam hasu przeciw inkszym niż katoliki, czego nie idzie dzisiaj powiedzieć. No i znaleźli miejsce też między innymi w tym, na Suwalszczyźnie. Tam pora tych wsiów jest, mają swoje zwyczaje, mają swój kościół, znaczy kościół, budynek kościelny, bo to ciężko nazwać, znaczy oni tego też nie nazywają kościołem, ino molena, takie dom modlitwy. Nie mają, przynajmniej nie każdy z tych starowierców, bo są takie odłamy, mają swojego księdza, ale ci tam na Suwalszczyźnie to są bezpopowcy. Nie mają swoich księży,
wybierają spośród siebie prowadzącego obrzędy religijne, nie mają komunii, nie mają, bo jak nie ma księdza, no to nie ma, bo im nie pozwolono być, znaczy oni nie mogli się wyzwalać, bo nie było żadnego biskupa wśród nich. No tam potem jakiś biskup tam w Serbii, coś tam, ale to poczytajcie się szczegóły na internecie. No ale nieistotne, w każdym razie w tej Polsce to jest ten, no jeden zwyczaj mi się od nich też przez gryf nie podobał. Bo mimo, że to są ze dawnych lot, kiedy higiena nie była tak jakoś wielką rzeczą, tak dzisiaj, że każdy się idzie, zrobi tusza rozdziennie, nie? A spa roz na tydzień, to u nich było, że nie idzie iść do kościoła, jak się w sobota przed tym nie wymoczy w bani. I to północ jeszcze do dzisiaj kultywują, mają takie albo stowki, albo ten, no i do tej bani włażą się wykąpać, sobie po tym iść. Mają też często te stare przesądy, stare oblicze. Jak wejdziecie do wsi, to ona się nie jest jakoś tam inno. A jakoś biedna wioska, ten, ale północ to są bardzo gospodarni i bardzo robotni ludzie. No i na jedna rzecz, czemu o tym żaden, prawie żaden w Polsce nie wie. Także ja tu nadrobią i proponuję wam, że jak pojedziecie kiedyś na Podlesie, to poszukajcie, bo to jest jedna z mniejszych mniejszości i jedna z najmniej znanych mniejszości narodowych i religijnych. No to z pomboczkiem. Do usłyszenia.